Urodził dwa syna, Chrystus się rodzi dla nas, młodzi anioł i A co? Dzień dobry. W gazecie jestem. No, które był ogłoszony w szkole i podczas RORAD. I komisja postanowiła przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsce. I pierwsza nagroda wędruje do Wiktora Skiewickiego. Jeżeli jest, to zapraszam. Można przekazać, że w takim razie nagroda będzie czekała na niego w szkole. A z drugą szopką mamy taki mały problem, bo nie odszukaliśmy karteczki z imieniem i nazwiskiem. Więc jeżeli osoba, która złożyła szopkę na konkurs w czasie RORAD jest obecna... Przemawia pana burmistrza, również poprosimy o jakieś słowo. Tak, jest szef. Podać temu pięknemu wydarzeniu właściwych honorów. Bardzo się cieszymy za waszą obecność, za dzieci te wszystkie, że ci królowie biblijni też kiedyś były pewnie małymi chłopcami, byli małymi chłopcami, małymi dziećmi. Potem rośli, potem się uczyli, potem zdobywali fachy, także potem mieli co ofiarować Panu Jezusowi. Każdy dar, za każdy dar Bożej opatrzności pragniemy podziękować, który Pan Bóg nam poprzez dobrych ludzi zsyła. I to nie zawsze musi być złoto, bo i chleb, i serek, i woda, i inne rzeczy. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Przybycie. Bardzo się cieszę, że tak licznie się Państwo zgromadziliście. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy tym służbom, którzy tutaj zabezpieczyli to dzisiejsze przemarsze króli. Życzę miłego świętowania. Szanowni Państwo, przede wszystkim cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie, że to Święto Trzech Króli nas jednoczy i że możemy wspólnie przedłużyć ten okres świętowania. Z okazji Nowego Roku składam Państwu wszystkim najlepsze życzenia i radujmy się, cieszmy się z wspólnego świętowania. Wszystkiego najlepszego.